Piękne czasy, że możemy oglądać topowych zawodników w akcji i jeszcze usłyszeć ich prawdziwe reakcje na zagrywki oponenta. No to zobaczcie tutaj. Just can't take the one, he thinks I'm stupid. Give me this one. I jeszcze najlepsze to takie prychnięcie na koniec z zażenowaniem. No dobra, była to partia Nakamury z Alirezą i tutaj Alireza był znacznie, znacznie młodszy, bo partia z 2019 roku. I poszło E4, E5, więc tutaj partia wiedeńska. Muszę wam powiedzieć, że trochę zacząłem się przyglądać tej partii wiedeńskiej, bo przyznam, że zostawienie tego piona z linii F wygląda bardzo kusząco. Faktycznie w wielu systemach można tym pionem F4 w ciekawy sposób ukąsić, także będę się musiał temu przyjrzeć bliżej. Wygląda to potencjalnie interesująco. No dobra, więc co tutaj w partii nastąpiło? Goniec B4, także pan Firuszcza rozwija się tutaj standardowo, goniec B4 na związanie, no i oczywiście szykuje roszadkę, a jeszcze dodatkowo szykuje tutaj uderzenie w centrum, co jest nawet bardziej istotne, no bo ten skoczek kontroluje oczywiście pole D5. W partii skoczek E2 i dzięki temu, że jest to związanie, no to czarny może sobie pozwolić na uderzenie w centrum. E bije D5, skoczek bije D5 i teraz nastąpiła roszadka, więc skoczek jest już dwukrotnie atakowany, a cóż, prosty problem, proste rozwiązanie, więc nastąpiło wybicie na C3, goniec się wycofał, F4 faktycznie zostało tutaj zagrane, no i panowie bardzo szybko doszli do takiej pozycji. I pojawia się oczywiste pytanie, czy lepiej grać białymi, czy lepiej grać czarnymi taką pozycję. Pozycja czarnego jest oczywiście bardzo solidna, ma zdrową strukturę pionową, zero jakichś słabości, ale z drugiej strony biały ma tę linię F. I powiem szczerze, że ta linia F wygląda tutaj naprawdę zacnie. Tutaj czuć, że coś na rzeczy może się wydarzyć. W partii Nakamura zagrał wieża F2, chyba tylko po to, żeby pionka zabezpieczyć, żeby ten hetman gdzieś tutaj do akcji mógł wkroczyć. Mi osobiście bardziej się tutaj podoba skoczek H5, no bo od razu wisi goniec i jeżeli goniec odejdzie tutaj, to nie wymieniamy i pachnie już zacnym atakiem, a z drugiej strony, jeżeli goniec odejdzie na G6, to zwalnia pole hetmanowi. I nawet jestem sobie w stanie wyobrazić, że biały później zagra H4 i na przykład jakiś trik na tej zasadzie się pojawi. Póki co to jeszcze nie działa ze względu na ruch F5, ale już widać, że jakieś tutaj opcje się pojawiają. Już tutaj jakaś presja na F7, może nawet proste goniec D2 i zdwojenie po linii F. Jest tutaj całkiem zacna gra po stronie białego. Także wiedeńska całkiem przyjemnie wygląda. Będę się musiał przyjrzeć, czy to warto włączyć do repertuaru. No dobra, więc w partii poszło wieża F2, hetman D7, proste szachy, wieża AE8, także wszystkie figury zostały zmobilizowane. Alireza, trzeba powiedzieć, że bardzo dojrzałe szachy gra i to no, już 5 lat temu, prawda? Więc ile on miał lat wtedy? 2003 rocznik, zdaje się, no to 16 lat miał. Także no naprawdę fajnie, fajnie grał, chociaż widać, że jego ranking no te 100-150 oczek niższy niż teraz. No dobra, więc tutaj goniec D3. Hikaru stwierdził, że trzeba się tego delikwenta z F5 pozbyć, żeby mieć jakiekolwiek możliwości atakowania, i goniec odszedł. A
w rzeczywistości można było tego gońca zabezpieczyć i po prostu trzymać to napięcie. Oczywiście biały może jeszcze bardziej tutaj naciskać po tej linii F, no ale w rzeczywistości nie jest to jakiś duży problem. Można po prostu wybić, zabezpieczyć tego pionka, żeby nie wisiał. No i później nawet wybić na F4 i wejść na D5. I granie takiej pozycji, skoczek na gońca, gdzie ten skoczek jest bardzo aktywny w centrum, to będzie bardzo zdrowa pozycja, nie ma się do czego przyczepić. Natomiast tutaj mamy goniec G6. W partii hetman wkroczył do akcji i teraz nastąpiło B6, żeby kiedyś ten pion na B7 nie podwisał, ale... Kurczę, ten skoczek na F4 jest wkurzający, więc lepszym pomysłem była kasacja delikwenta w tym wydaniu. W partii B6, no i teraz to pozwoliło białemu wybić na G6. W ogóle ciekawa reakcja, odbicie pionem z linii F. Odbicie pionem z linii H byłoby takie naturalniejsze, a co ciekawe, to od razu przegrywa. Natychmiastowo. Bo wchodzi goniec B5. I to jest no, w sumie kolejny minus związany z zagraniem posunięcia B6. Ten pion na B6 no, osłabia białe pola. Był jedynym pionem, który te białe pola zabezpieczał. No i tutaj skoczek miałby problemy. Więc bicie pionem F w ogóle ciekawa reakcja tak po prostu, bo tutaj czarny walczy o tę linię F. No ale jeszcze dodając do tego, że zabezpieczył i nie stracił skoczka, no to podwójnie dobra reakcja. No i tutaj chciałoby się teraz zagrać goniec B5, żeby tego skoczka zdobyć. Ale oczywiście wchodzi goniec bije H2 szach. No dobra, więc w partii bicie na F8, wieża odbiła i hetman się ewakuował, no bo oczywiście Hikaru ma tutaj świadomość, że to goniec bije H2 wisi w powietrzu, więc w partii skoczek E7. No, goniec B5 było groźbą, więc trzeba było ten problem rozwiązać, ale druga sprawa jest taka, że ten skoczek na polu C6 to no nie miał co robić. On już wszystko, co miał tam wykonać, to wykonał. Teraz po prostu nie miał się gdzie ruszać, więc trzeba go przestawić na aktywniejszą pozycję. No dobra, więc w partii wieża E1. I tutaj dosyć ciekawy manewr miał czarny. Skoczek D5. Nie można go bić, no bo cały czas goniec bije H2 z szachem, a ten skoczek sobie przejdzie na F6 i ogółem warto zapamiętać, że skoczek ustawiony na F6 to jest w ogóle idealne ustawienie, jeżeli chodzi o zabezpieczanie króla. Ten skoczek na F6 bardzo się przydaje, żeby defensywę czarnego monarchy wesprzeć. Natomiast w partii A5, no tak chyba nie bardzo miał tutaj Alireza Venę co robić, tym bardziej patrząc na to, że 30 sekund na to zużył i biały też nie ma za bardzo co tutaj zrobić, więc po prostu jedna i druga strona delikatnie swoją pozycję poprawia. I znowu jestem fanem przerzucania skoczka na F6, już nie da się tego zrobić w taki widowiskowy sposób, trzeba by tutaj na spokojnie, no ale okej. W partii skoczek F5, hetman E6. Tutaj nie doszło do wymiany. Wymiana byłaby dosyć nieprzyjemna dla czarnego, ponieważ czarny może liczyć na atak. Co by nie mówić, biały król jest osłabiony, więc dopóki są hetmany na desce, to coś tam wokół tego króla będzie można działać. Natomiast jeżeli chodzi o tę pozycję, no to biały zabezpieczy pionka, zagra C4, przestawi sobie gońca na F2, zagra C5. Ta para gońców w kompletnie otwartej pozycji będzie ogromną siłą.
I teraz w partii hetman D8 nie wymienia Alireza i właściwie Hikaru tutaj powinien stać w miejscu. No ciężko jest znaleźć naprawdę chociaż jakiś jeden sensowny ruch, żeby tutaj pozycję poprawić, ale Hikaru próbuje tutaj poprawić. No i tą próbą jest król G2, czyli Hikaru sobie stwierdził, okej, to tutaj króla sobie przestawię, w razie co może kiedyś jakaś ofiara mogłaby się pojawić, to teraz już tej ofiary nie będzie, tak właśnie szachiści sobie kombinują. No ale tutaj Hikaru przeoczył genialny skoczek H4, ale to jeszcze nie jest ten moment, to jeszcze nie jest ten moment, kiedy Alireza wyśmiał Hikaru. Chodzi o to, że po biciu wjeżdża hetman. Wisi na H2, wisi wjazd na F2, 100 tysięcy różnych gruźb, nie da się obronić. Więc król po prostu musiał odejść, ale ten trik natury taktycznej pozwolił Alirezie wtrynić tego skoczka bardzo aktywnie na F3. W ogóle muszę wam powiedzieć, że mega mi się podobają te streamy topowych zawodników, bo tylko na streamach jesteśmy w stanie zobaczyć ich prawdziwą twarz. To ogólnie jest, tak nawiasem mówiąc, ogromny atut streamów samych w sobie. No tam się nie da wyciąć, nie da się przemyśleć czegoś i tak dalej. Po prostu, jeżeli ktoś streamuje kilka godzin, no to te jego reakcje no wyjdą. No można tam udawać przez chwilę, no ale w końcu się tam zawodnik zapomni, co nie? Więc to jest fajne, że na tych streamach faktycznie jesteśmy w stanie zobaczyć tych topowych zawodników takimi jacy naprawdę są. No bo wiadomo, że na tych turniejach na żywo to zawsze jest poker face'ik, podczas partii zero w ogóle nie widać, no może u Nakamury widać, no ale tak totalnie to nie widać żadnych emocji. Na konferencji prasowej jakieś tam standardowe tekściki są rzucane, takie wiecie, nijakie w większości przypadków, a na tych streamach to faktycznie widzimy te dobre i złe emocje, widzimy tak jak naprawdę jest. No dobra, i tutaj Alireza zaczął przechwytywać inicjatywę w tej pozycji. Zauważcie, że przejął linię E, teraz przejął linię F. Widać, że ten król białego może być zagrożony, więc król podszedł, żeby tutaj pilnować pól na linii F. No to Alireza szuka dalej szczęścia. Póki co faktycznie, no nie ma gdzie tutaj wkroczyć do akcji, no ale trzeba szukać. W partii hetman E4, hetman F7, gdzieś tam atak na pionka, nie nastąpiła podstawka, no to hetman F6. No i teraz Nakamura wpadł na plan, który właśnie został totalnie wyśmiany przez Alirezę. Mianowicie Nakamura wpadł na plan zasuwania tym pionem z linii H. Czyli pan streamer sobie stwierdził, że figury stoją dobrze, tu nic więcej się nie zrobi, no to do akcji trzeba włączyć pionka. I w partii nastąpiło H4, hetman F7, H5, i tutaj Alireza trochę zbejtował rywala, że niby nie ma pomysłu i po prostu stoi w miejscu. No i tutaj Hikaru z automatu zbił. Zauważcie, że no sekunda mu na zegarze zleciała, więc totalnie się nie zastanowił nad tym, co się tutaj dzieje i podwalił hetman G5. No bo teraz wisi na G3, czarny całkowicie ignoruje tego pionka. Wisi na G3, wisi na D2. No i tutaj Nakamura próbował jeszcze bronić i na G3 i na D2. No ale dwie rzeczy to dosyć dużo, jak się okazuje. Bo goniec bije G3, wygrywa partię. No po biciu oczywiście bicie na D2. No i właśnie tutaj Alireza powiedział. Co on myśli, że ja jestem głupi? I myśli, że jestem amatorem? No i jeszcze to prychnięcie na koniec. To prychnięcie na koniec, jak Nakamura się poddał, no to było po prostu świetne. I tego typu reakcji nie zobaczymy na turnieju szachów klasycznych, tak? Gdyby to była partia szachów klasycznych, to wyjdą na konferencję prasową. Hello, Mr. Alireza, how was your game?
okej, okay, very interesting i tak dalej, nie? Wiecie, takie standardowe tekściki, że tam, no, przeciwnik dobrze grał, tego było ciężko, ale tutaj na koniec mi się udało przełamać i tak dalej. I wiecie, wszystkie te takie ogólne tekściki. Na streamach jest inaczej. Jest luźniejsza atmosfera, są te emocje prawdziwe, widoczne. Fajnie, że coraz więcej zawodników decyduje się na to, żeby po prostu no, mówić to, co myślą, tak najzwyczajniej w świecie, tak? Widzieliśmy to już lata temu na konferencjach prasowych, na różnych turniejach u Griszczuka. Więc to on był takim prekursorem, a widzieliśmy też, że Daniil Dubow się bardzo otwierał. On się otwierał aż za bardzo i teraz już nie jest zapraszany na komentowanie różnych turniejów. Zbyt się otworzył, więc nie można przesadzić w każdą stronę. Tutaj zdrowy balans powinien zostać zachowany, ale fajnie, że zawodnicy coraz więcej dają kibicom od siebie.